Pochodzący z Puław poseł Konfederacji Jakub Kulesza interweniował w środę w puławskim sanepidzie. Powodem jego akcji były kontrole lokali prowadzonych przez właścicieli, którzy postanowili mimo panujących obostrzeń otworzyć restaurację dla klientów. Jak powiedział, podczas interwencji pytał m.in. o podstawy prawne przeprowadzanych kontroli i nakładanych kar. Pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę w rozmowie z panem dyrektorem, inspektorem puławskiego sanepidu, była kwestia zapowiedzi kontroli. Zadaliśmy pytanie, czy jakiekolwiek kontrole były zapowiedziane na ten tydzień, kontrole punktów gastronomicznych. Zgodnie z ustawą, niezapowiedzianą kontrolę można dokonywać tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Takiego zagrożenia nie ma, natomiast żadne kontrole nie były zapowiedziane w tym tygodniu. W związku z tym, zgodnie z prawem, sanepid nie ma prawa kontrolować bez zapowiedzi z 7-dniowym wyprzedzeniem.